1 czerwca wspominamy świętego Jana Chrzciciela z Calabrini, biskupa. Jan urodził się 6 lipca 1839 roku w małej wiosce koło miasta Como na północy Włoch. Ochrzczono go tego samego dnia. Był trzecim spośród 8 dzieci. Pochodził z pobożnej rodziny, ale wychowanie religijne zawdzięczał matce. Bardzo trudnym przeżyciem dla niego było rozstanie z trojgiem starszego rodzeństwa. Bieda zmusiła ich do emigracji zarobkowej. Jan po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do seminarium duchownego. W wieku 24 lat przyjął święcenie kapłańskie. Kontynuował naukę i pracował jako wykładowca i rektor miejscowego seminarium duchownego. Miał 31 lat, gdy został proboszczem w parafii Como. Był bardzo gorliwym katechetą, redagował katechizmy także dla dzieci głuchoniemych. Założył też przedszkole, zależało mu na wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do życia społecznego i zawodowego. Po 4 latach, w wieku 35 lat, Jan został biskupem Piacenzy na północy Włoch. Wśród wielu pochłaniających czas obowiązków duszpasterskich jako biskup odwiedzał więźniów i chorych, zwłaszcza w czasie epidemii cholery. Ostatnie dekady XIX wieku były czasem wielkiej emigracji mieszkańców Italii do obu Ameryk. Kiedyś, przechodząc koło dworca kolejowego w Mediolanie, Jan zobaczył tłum ludzi ubogich, głodnych, wynędzniałych i przygnębionych, czekających na pociąg w nieznane. Przeżył wtedy wielki wstrząs. Odżyło w nim pragnienie pracy misyjnej, której nie mógł podjąć, gdyż jego ówczesny biskup odradził mu wyjazd na misję do Indii i wskazał, że jego terenem misyjnym jest jego parafia. Ksiądz biskup Jan 28 listopada 1887 roku założył w Piacenzie Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Karola, pełniące posługę wśród emigrantów. Założył też międzynarodowe seminarium duchowne przygotowujące kapłanów do ewangelizacji wśród emigrantów europejskich. Zależało mu na tym, by ludzie wyjeżdżający z rodzinnych stron w obce miejsca mogli korzystać z posługi kapłańskiej, uczestniczyć we mszy świętej, innych nabożeństwach, spowiadać się, słuchać Słowa Bożego i by dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w katechezie. Zachęcał, by przy każdym kościele misjonarze zakładali szkoły. Były bardzo potrzebne, gdyż 75% emigrantów z północy Włoch było analfabetami, a ci pochodzący z południa Włoch byli nimi aż w 95%. Bardzo szybko powstało też zgromadzenie sióstr misjonarek, które wyjeżdżały wraz z migrantami, by służyć im na obczyźnie. Ksiądz biskup Jan sam bardzo pragnął być świętym i pragnął, by świętymi byli ci, którym posługiwał jako kapłan i biskup. Dlatego z tak wielką gorliwością dbał o katechizację dzieci, młodzieży i dorosłych. Papież Pius IX nazwał go apostołem katechizmu. Chciał, by wszystkimi dostępnymi metodami była głoszona dobra nowina o zbawieniu. Ksiądz biskup Jan zmarł 1 czerwca 1905 roku. Został beatyfikowany 9 listopada 1997 roku, a kanonizowany 9 października 2022 roku. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Jana Chrzciciela, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.